Witam serdecznie. Marcin Tuszkiewicz z tej strony. W biblioteczce inwestora zawitała kolejna książeczka. To jest książeczka, która opowiada o tym, w jaki sposób powstają bańki spekulacyjne. Myślę, że jeżeli interesujesz się inwestycjami, to prawdopodobnie słyszałeś o czymś takim jak bańka tulipanów. In, inaczej mówiąc tulipomania. Tulipomania, która miała miejsce w Holandii w XVII wieku. Bardzo ciekawa rzecz, że za jedną cebulkę można było kupić nawet i dom w pewnym takim szczytowym momencie, bo tam bardzo specyficzna cebulka tego tulipana pozwalała aż na takie, taką drożyznę swojej ceny, wysoką, wysoką wartość tej ceny. To powodowało ogromną euforię, zamiłowanie do tych cebulek tulipanów. Natomiast nie jest to jedyna bańka, która pojawiała się, bańka spekulacyjna, która się pojawiała się w Europie w tym czasie, w sensie w kolejnych latach i kolejnych stuleciach, bo e, tak naprawdę autor tej książki Charles Mackay e, tutaj wskazuje na trzy, jedno, no chyba największe tak naprawdę e, bańki spekulacyjne w Europie w, w takich okresach od XVII do e, XVIII wieku, gdzie pojawiały się najpierw właśnie tulipomania, później bańka e, kompanii mórz południowych, która też była niezwykle e, no tak naprawdę emocjonalna dla tutaj Anglii, która spowodowała, że ludzie kupowali, kupowali obligacje, kupowali akcje, spółki, która tak naprawdę w pewnym momencie już nic nie robiła tak naprawdę z tymi pieniędzmi, nie inwestowała, tylko tak naprawdę wszyscy zarabiali na wzroście ceny. Nie zarabiano na tym, co produkują, tylko na wzroście ceny w pewnym momencie. Natomiast bardzo fajne w tej książce jest to, to pokazane podłoże psychologiczne, w jaki sposób kształtowały się poszczególne bańki. I na przykład e, pozwalają na to, żeby lepiej zrozumieć e, różne inne, które się teraz pojawiają. Na przykład na Bitcoinie, jak była bańka 3 lata temu, wzrost do 20 tysięcy dolarów, dlaczego ona mogła mieć miejsce i dlaczego ostatecznie zakończyła się e, kolejną falą wzrostową do 40 tysięcy dolarów w ostatnich e, tygodniach. E, natomiast dlaczego na przykład inne spółki się, czy inne inne instrumenty się już czasami nie podnoszą? Natomiast to, co jest też istotne w tej książce, to bardzo dokładne historyczne podłoże tego typu aspektu. Więc ja uważam, że książka, tutaj niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, to jest książka, która powinna się znaleźć na półeczce każdego inwestora, żeby zrozumieć jak te bańki powstawały i nauczyć się rozróżniać takie sytuacje także i teraz na świecie, kiedy one się będą cały czas, bańki spekulacyjne będą się pojawiały. To nie jest rzecz, która się skończy, dlatego że zawsze jakieś aktywo wzbudzi emocje, wzbudzi oczekiwania i e, stanie się na tyle pożądane, a jednocześnie jego dobro, czy jego po, podaż będzie ograniczona, że spowoduje e, wzrost ceny bardzo, bardzo ogromny. Więc zapraszam serdecznie, link do tej książki znajdziesz w opisie, e, natomiast e, dla mnie jest to jedna z tych pozycji, która bardzo ciekawie przedstawia właśnie historię historię e, tych trzech najbardziej istotnych dla, myślę, Europy baniek spekulacyjnych. Pozdrawiam i życzę, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnej odsłonie Biblioteczki Inwestora. Pozdrawiam, cześć!